W dzisiejszym odcinku Tomasz Oświeciński zarzuca Adrianowi Ciosowi, z którym stoczy pojedynek na Fame 21, bardzo haniebne czyny. Szalony reporter zawalczy z Jakubem Rzeźniczakiem na Cloud MMA 5. Marianna Schreiber dostała zaproszenie do kanału Zero na rozmowę z Krzysztofem Stanowskim. Nitro twierdzi, że diss na niego nagrany przez Sentino i Olejnika został usunięty z YouTube'a, ponieważ Sentino został do tego zmuszony. W internecie krążą plotki, jakoby napój Dose od Buddy nie cieszył się zbyt dużą popularnością i był wyprzedawany. Ale po kolei. W poniedziałek 6 maja odbył się podwójny face-to-face przed Fame 21. Pierwszą parą, która spojrzała sobie w oczy, była para Guziki Kaleson, ale nie o tym zestawieniu sobie dzisiaj porozmawiamy. Bowiem największe emocje wzbudziło spotkanie Adriana Ciosa z Tomaszem Strachem Oświecińskim. Zaczęło się od mocnego wejścia Adriana Ciosa, który w powietrzu próbował zadać cios aktorowi, ale całość nie wyglądała groźnie i nikomu nic się nie stało. Adrian przez cały program krążył wokół własnej osi. Nie usiadł chyba ani na chwilę. Generalnie ten face-to-face polegał na ciągłym wyzywaniu przez niego Tomasza Oświecińskiego. Z kolei Strachu przygotował na Ciosa teczkę i dokumenty, z których miało wynikać chociażby to, że ten obrażał własną matkę, a ta miała wzywać na niego policję. Generalnie dużo zarzutów, ale mało konkretów. Wszystko jakieś takie rozmyte. A całą teczkę Strachu miał dostać od dziewczyny, byłej dziewczyny Adriana Ciosa. Proszę. Dziękuję. Pamiętasz, Adrian, jak mówiłeś, że będę twoją największą karmą? Miałeś rację. To ja. Twoja karma. Proszę. Dziękuję. Adrian, ten pierścionek mi zaszkodził. Mam nadzieję, że komuś innemu się przyda. Tak, mam nadzieję, że komuś innemu się przyda. Słuchajcie, już niedługo ten pierścionek będzie u mnie na aukcji. Zlicytujemy go i damy potrzebującym ludziom. Na Instagramie Tomasza Oświecińskiego padł również bardzo mocny zarzut w stronę Ciosa, ale póki co ten temat nie został w żaden sposób rozwinięty. Fame MMA, dlaczego znów bierzecie do organizacji? Wyjawią wszystkie dowody na Ciosa, jak proponował 15 i 16-latkom zasięgi, kasę i tym podobne, zdjęcia i kamerki. Jeśli to wszystko wyjdzie, do tej walki nie dojdzie, ludzie was zjedzą. Pozostając w temacie free fightów, to Cloud MMA ogłosiło, że na piątej już gali spod ich szyldu pojedynek stoczą Szalony Reporter i Jakub Rzeźniczak. Zarówno Reporter, jak i Rzeźniczak to naprawdę kontrowersyjne postaci. Jednak chyba nie wypada stawiać ich obok siebie. Tomasz Matysiak posiada oddane grono odbiorców w internecie, natomiast piłkarza nie lubi chyba nikt. Jeśli nie wiecie dlaczego, chodzi głównie o jego wypowiedzi na temat byłych partnerek i na temat swojego dziecka, z którym się nie widuje, bo jak sam twierdzi, nie czuje z nim żadnej więzi. Na jego temat cały odcinek nagrał Krzysztof Stanowski, wyjaśniając, dlaczego zachowanie Jakuba jest skrajnie nieodpowiedzialne i naraża zarówno jego byłe partnerki, jak i jego dziecko na wiele nieprzyjemności w życiu codziennym. Szalony Reporter zaczął już Kubę Rzeźniczaka zaczepiać na swoich socjalach. Tutaj króciutka przerwa. Chciałbym Cię zaprosić na mojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT, link jest również w opisie. Chciałbym zbudować tam co najmniej konto z 200 obserwacjami, więc jeżeli wpadniesz i zostawisz swojego followa, to będę Ci naprawdę wdzięczny. Dziękuję. Czyli mnie, że jakąś ja walkę mam. Wchodzę na internet, a ja, że walczyć mam. Cloud, ja tu jestem o, w Mielnie. Czerwony dywan mi rozpostarli. Od 2 tygodni melo. A to ja mam jakiegoś piłkarzem się bić? Czy on mnie, czy ja jego? No pisali coś, miałem jakieś nieodebrane połączenia, ale myślałem, tu jestem, coś mi pisali, na maila coś wysłaliśmy ci, walcz, walczysz, tylko że myślałem, że chodzi, że z nałogami, żebym nie pił, albo z nadwagą. A tu, że ja za miesiąc się biję. Jezu kochany, ludzie, no nic no, trzeba się zabijać do Polski. Zrobię 2-3 treningi, powinno wystarczyć. Ale mnie załatwili, odbierajcie połączenia, ja tak miałem, Cloud dzwonił, maila jakiegoś, coś tam podpisałem, że jakaś walka, mówię, pewnie chcą dobrze dla mnie. No co, Rzeźniczek, trzeba byś odpowiedzieć za te wszystkie rzeczy, co zrobiłeś dzieciom i partnerkom. W sprawie zabrała głos również oburzona Marianna Schreiber. Wiele kontrowersji wywołał mój dzisiejszy wpis na temat byłego piłkarza trzeciej klasy rozgrywkowej w Polsce. Wydaje mi się, że większość tych kontrowersji wynika z niewiedzy o tym, kogo ten wpis dotyczył. Jakub R. jest znany nie ze swojej formy na boisku, tylko w ostatnim czasie jest znany z tego, jak negatywnie traktował swoje dzieci, jak bardzo je skrzywdził.
Gdybym miała opowiedzieć jego historię, to byłaby to kiepska telenowela latynoamerykańska. Dlatego opowiem tylko o dwóch historiach, które pokazują, jakim on jest człowiekiem. Jakiś czas temu przed całą Polską w mediach zaczął sugerować, że jego była partnerka jest Jest to coś okropnego, ale nie to w tym wszystkim jest najgorsze, bo oni mają ze sobą dziecko. Jak się może czuć ta mała dziewczynka? Przypomnę, usłyszała te słowa od swojego ojca. To było jedno z jego dokonań, natomiast drugie dotyczyło innego dziecka i innej kobiety. Otóż Jakub Brzeźniczak zostawił kobietę w 8 miesiącu ciąży, zdradzał ją, a potem pomoc czy opieka nad jego chorym dzieckiem, świeci Panie nad jego duszą, pozostawia też wiele do życzenia. Spytacie się, dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Otóż po pierwsze, ja też jestem zawodnikiem MMA, a po drugie, serio, nie chciałabym koło kogoś takiego siedzieć na jednej kanapie. No i chcę, żebyście jeszcze wiedzieli jedno. Ja do takich rzeczy mam osobiste podejście, ponieważ mnie też i moje dziecko ktoś zostawi. A skoro już o Mariannie Schreiber rozmawiamy, to ta poinformowała swoich obserwatorów, że dostała zaproszenie z Kanału Zero na rozmowę z Krzysztofem Stanowskim. Kochani, zostałam zaproszona do Kanału Zero na dwugodzinną rozmowę z Krzysztofem Stanowskim. Ale jako, że zupełnie nie kojarzę tego kanału, to nie wiem, czy powinnam tam iść. Dlatego to wy zadecydujecie, czy mam iść. Marianna utworzyła ankietę, z której wynika, że większość głosujących chce, żeby poszło do Kanału Zero i skonfrontowała się tam ze Stanowskim. Na ten moment oddano 9000 głosów, z czego niemal 80% jest na tak. Warto tutaj przypomnieć, że pani Schreiber już raz spotkała się z Krzysztofem jeszcze w Hyde Parku na kanale sportowym. Tak właściwie to właśnie ten program dał jej większy rozgłos i od tamtego czasu stała się bardziej rozpoznawalną w sieci osobą. To teraz coś z uniwersum Nitra. Jak wszyscy dobrze wiedzą, ten jest cały czas skonfliktowany z Centinem, z którym jeszcze do nie tak dawna współpracował. Konflikt cały czas eskaluje i nic nie wskazuje na to, że szybko się zakończy. Sebastian nagrał wraz z Tomaszem Olejnikiem disa na Nitra, który na ten moment wyświetlono już niemal milion razy. Na temat samej jakości utworu nie będę się wypowiadał, ale klip z jakiegoś powodu spadł z YouTube'a. Nitro twierdzi, że ten powód zna. Oj, dużo pytań dostaję, dlaczego diss Olejnika i Santino na mnie został skasowany z YouTube'a. No to już wam śpieszę z wytłumaczeniami. Mianowicie wczoraj podjechał do niego taki mój dobry znajomy. Santino dostał... No i musiał przy nim to skasować. No. Tylko ja też grałem w nocy, więc nie za bardzo skojarzyłem to. No ale tak. I za każdym razem, kiedy teraz Sentino siędzie pruł, będzie do niego przyjeżdżał mój kolega, on będzie dostawał, będzie płakał i tak to będzie wyglądać, nie? No. Później może wam wrzucę filmik, jak dostaję i jak płaczę. No. No chyba, że jeszcze mnie przeprosi, ma czas do 16. Tomek Olejnik z kolei nie zgadza się z Nitrem i twierdzi, że ten kłamie. Koniec końców diss wrócił na platformę i cały czas można go przesłuchać. Warto tutaj dodać, że Nitro odpowiedział na tego dissa swoim dissem, który nagrał z równie zaskakującą osobą, co Tomasz Olejnik kolaborujący z Centinem. Mowa tutaj o Paramaxilu. Kawałek Nitra i Paramaxila wyświetlono na ten moment niespełna 600 tysięcy razy, ale zdobył on zdecydowanie więcej łapek w górę niż produkcja Centina i Olejnika. Nie chcę mówić, że Polacy, ale chyba taka jest rzeczywistość, mają w swojej mentalności coś takiego, że cieszą się z czyjegoś upadku, a nienawidzą, gdy ktoś osiąga sukces. Tak jest chociażby w przypadku Energola Dose od Buddy. Jak się okazuje, Żabka zorganizowała wyprzedaż nowego smaku Green Tea Honey, gdzie do zgarnięcia jest druga puszka za złotówkę. Ludzie w internecie podłapali temat i zaczęli spekulować, że sprzedaż musi być na bardzo kiepskim poziomie i Budda na pewno przeinwestował, bo teraz Żabka wyprzedaje jego produkt. To bzdura, a ludzie głoszący tego typu teorie nie mają pojęcia, co mówią. Takie promocje w Żabce i innych sklepach to standard. Coś, co pojawia się cyklicznie. Obok promocji na Dose widzimy promocję na Prince Polo. I nie wydaje mi się, żeby Prince Polo miało jakiekolwiek problemy ze sprzedażą. Padło akurat na nowy smak Dose, który rzeczywiście nie przypadł do gustu wielu osobom. Sam nie próbowałem, więc się nie wypowiem, ale to nie ma nic wspólnego z rzekomą ogólną fatalną sprzedażą produktów Buddy. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli Ci się podobało, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. W przypadku małych, rozwijających się kanałów, takich jak mój, te subskrypcje są naprawdę szalenie istotne. Dziękuję.